Witam Państwa serdecznie w kolejnym nagraniu, z tej strony Paweł Szczepanik. Temat: jak zarabiać pieniądze za pomocą swing tradingu. Zaczynając handel na swing, możemy kupować, jeśli wcześniej miał miejsce sygnał sprzedaży. I odwrotnie, sprzedawać tylko wtedy, gdy wcześniej wystąpił sygnał kupna. W tym przypadku możemy tylko kupować, bo wszedł sygnał sprzedaży po 2344. Po 2373 sygnał kupna. Sygnał kupna został obniżony do poziomu 2333. Zaletą podejścia swingowego, rysowanego po świecach, jest fakt, że wchodzimy intraday. Tik powyżej sygnału w przypadku kupna lub tik poniżej sygnału w przypadku sprzedaży. To oznacza, że można wstawić zlecenie przed sesją i po prostu zgasić komputer. Dlaczego? Bo znamy także poziom stop loss przed otwarciem pozycji. Zwracam uwagę, że analizujemy wykres kontraktów terminowych na FW20 z 2015 roku, czyli dość aktualnie. Stop loss na 2291. Znajomość znaczenia słupka świecy wybijającej pozwala umieścić stop loss bliżej, bo na poziomie 2309. Tu pojawia się oszczędność 18 punktów. Oszczędności się dodają. Tu jest przykład pewnej zmiany, którą wprowadzamy do automatycznego swing tradingu. W tym przypadku obniżamy ryzyko poprzez wprowadzenie pewnego elementu własnego. Kiedy wybicie jest na wykresie tygodniowym, to oczywiście bierze się pod uwagę minimum tygodniowe. W tym przypadku pokazanym na wykresie otworzyliśmy pozycję długą ze stop lossem na poziomie 2291 w wariancie stricte mechanicznym lub ze stop lossem na 2309 po ustawieniu stop lossa na dnie świecy wybijającej. W grze od sygnału do sygnału stop loss można podnieść dopiero w momencie, kiedy rynek zrobi korektę, czerwone świece w trendzie wzrostowym, i następnie wybije poprzedni szczyt. Przenosimy stop loss na 2347. Nosi to nazwę trailing stop loss, czyli stop loss kroczący. Stop loss na 2291 ustawiony poprzednio, przeniesiony na 2347. Proszę zauważyć, znajomość znaczenia słupka świecy wybijającej pozwala umieścić stop loss bliżej, bo na 2371. To jest kolejna oszczędność 24 punkty. Po narysowaniu wyższego dołka można podnieść stop loss znowu na wyższy poziom i tak do momentu, aż rynek nie zmieni trendu. Można też zamknąć pozycję na z góry określonym targecie. Target, zasięg docelowy wynikający z przeprowadzonej analizy. Stop loss na zaprezentowanym przykładzie jest ustawiony na minimach długich zielonych. Ta modyfikacja ma zastosowanie w zasadzie od razu. W trendzie spadkowym po długich czerwonych. Koncentracja na ważnych świecach pomaga w ocenie sytuacji. Proszę zobaczyć, to są oczywiste rzeczy. Niezwykle proste. Nie oznacza, że nie są nieskuteczne. Wręcz przeciwnie, są bardzo skuteczne. Dolny cień zielonego młota pokazał siłę rynku. Kolejnego dnia kontynuacja ruchu. Spadek poniżej 2470, zmiana trendu widziana bardzo wyraźnie. Mimo że rynek nie wybił poprzedniego szczytu, to kolejny dolny cień uzasadnia podniesienie stop loss na 2488. Po 2487 zamknęliśmy pozycję długą, kupioną po 2334 z zyskiem 153 punkty, i otworzyliśmy pozycję krótką po 2487 ze stop loss na 2520. Ryzyko wynosi 33 punkty. Jeśli jutro będzie 2520, zamykamy krótką ze stratą i otwieramy pozycję długą. Stop loss na 2509. W celu obniżenia stop loss rynek musi podbić, zejść na nowy dołek lub narysować długą czerwoną świecę impulsową. Ponieważ nie było podbicia swingowego, stop loss na 2408. Jest to największa świeca w sekwencji spadkowej. Koncepcja tzw. świec chaotycznych będzie omówiona na kursie. Z dwie czerwone w dół i pojawi się swing. Przynajmniej do połowy tej zielonej powinny zejść. To jest nasza ocena sytuacji. Natomiast nie ma zupełnie wpływu na ustawianie zleceń w systemie. Mamy swing w dół. Wybicie 2380 daje sygnał kupna i zamknięcia pozycji krótkiej z zyskiem 108 punktów. Stop loss na 2361. Zamknięta krótka po 2364 po otwarciu luką w górę. Otwarta także długa po 2364. Zysk 124 punkty. Plus 153 punkty na poprzedniej pozycji dało zysk 277 punktów. Drodzy Państwo, rynek zawsze będzie w ruchu. Wszystkie lata były lepsze niż 2012-2014. Doskonalenie polega na tym, aby wiedzieć, że na przykład gramy tylko długie lub tylko krótkie. Albo dlaczego stop loss w przykładzie jak na rysunku powinien być umieszczony w punkcie 2, a nie w punkcie 1. Oczywiście jak ktoś ustawi stop loss w punkcie 1, to się nic nie stanie. Rozwijanie techniki to jej udoskonalanie w maksymalnym stopniu. Nadal jednak prostota jest podstawą. Przykład. Wybicie podwójnego dna zawsze będzie mocniejsze niż wybicie pojedynczego dołka. Można tylko specjalizować się w wybiciu podwójnego dna. Zamknięcie długiej po 1793 w przykładzie na wykresie. Proszę Państwa, drugą obok teorii Doła jest teoria Elliotta. Obie wystarczają spokojnie, aby poradzić sobie na rynku. Przypominam, Elliott to nie prognozowanie i setki scenariuszy. Elliott to także trading. W przykładzie, jak na rysunku, Elliott mówi, żeby nie grać krótkiej, bo struktura jest niewykończona i że możliwa jest nieregularna korekta ABC. Jeśli to prawda, to impuls będzie bardzo silny w górę, a Doł z kolei mówi bardzo konkretnie: kupuj po 1847. Czego chcieć więcej? W tym przypadku Dow mówi stop loss na 1900 dla pozycji długiej i krótka po 1900. Natomiast Elliott mówi, jak przebije 1900, to spada minimum na 1770. Dow nie zajmował się targetami. W teorii Elliotta można wyciągnąć targety. Czy wiemy, że Elliott nie znał współczynników Fibonacciego? To, co nam się wydaje, że teoria Elliotta jest bardzo, bardzo skomplikowana, ona została skomplikowana wiele, wiele lat później. Sam Elliott traktował swoją teorię w bardzo prosty sposób. Jeszcze raz powtórzę, on nie znał nawet współczynników Fibonacciego. To nie jest teoria Elliotta. Dow nic nie mówi o targecie. Elliott podaje target minimalny. Czy trzeba znać Elliotta? Nie trzeba. Grając na swing także zarobimy. Natomiast znając Elliotta w tej podstawowej formie, więcej widzimy i rozumiemy, gdzie możemy dojść. Dow mówi, zamknij z zyskiem 100 punktów i otwórz długą pozycję. Elliott mówi, że target minimalny to 2050, bo jesteśmy w fali czwartej i przed nami piąta. Elliott może się mylić, ale dzięki teorii Doła mamy stop lossa. Swing trading w wersji klasycznej wystarczy, aby zarabiać. Warto jednak rozwijać ten kierunek. Wykorzystanie Elliotta już pokazałem. Czy on jest niezbędny? Nie, bo pokażę Państwu inne przykłady niuansów. Elliott wcale nie jest niezbędny. Ktoś może to wprowadzić z punktu widzenia targetów, a może tego nie wprowadzić. Pokażę inne przykłady. Z punktu widzenia filtrowania sygnałów. Jeżeli dana korekta zachodzi na poprzedni dołek w trendzie spadkowym, oznacza to, że trend nie może być identyfikowany jako silny. Jest to albo konsolidacja, albo nawet zmiana trendu. Po wyjściu powyżej dołka rynek musi cofnąć, aby nas ustawić w pozycji do kupna i pozwolić na zmniejszenie ryzyka. To jest przykład konkretnego setupu. Można grać tylko na to. Rynek wybija poprzedni szczyt w trendzie spadkowym, cofa się lekko i kiedy wybija poprzedni lokalny szczyt, ustawia nas w pozycji do kupna. Zmiana trendu na wzrostowy. Zadaję pytanie, czy nadal ktoś uważa, że teoria Doła to nudne zapiski sprzed 100 lat? Po spadku i wybiciu podwójnego dna w celu wyczyszczenia stop loss pojawia się na rysunku sygnał kupny. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Proszę Państwa, przykład scalpingu na jednominutowym wykresie na FW20. Chyba jasno widać, że to będzie chodzić w każdej ramie czasowej i na każdym instrumencie. Jeśli się komuś bardzo podoba to zagranie, może się specjalizować tylko w jednym setupie. Może skanować rynek w poszukiwaniu tego jednego setupu. Proszę zwrócić uwagę, jak obszernym zagadnieniem jest swing trading. A ktoś stwierdzi, że chce grać mechanicznie. Proszę bardzo. Typowym dołem. Ktoś stwierdzi, chętnie dodam do swojej strategii Elliotta z punktu widzenia targetów. Ktoś stwierdzi, mnie interesują tylko setupy, w ogóle o Elliocie nie chcę myśleć. Proszę bardzo. Proszę zobaczyć, jak szerokie pojęcie, ile można mieć cennych informacji z czystego wykresu. To kolejny etap nauki, który ma za zadanie odfiltrowanie nieudanych zagrań. Nie grać ślepo na każdy sygnał. Dokonywać selekcji zagrań. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Inwestorów zainteresowanych dalszym pogłębianiem praktycznej wiedzy na temat swing tradingu zapraszam do uczestnictwa w nowym szkoleniu online swingtrader.pl Inwestuj z trendem. To szkolenie to esencja praktyki i moich doświadczeń rynkowych z ponad 20 lat inwestowania na giełdzie. Rejestracja na szkolenie rozpocznie się w poniedziałek, 7 września 2015 roku i trwać będzie 4 dni. Osoby najbardziej zainteresowane uczestnictwem zachęcam do pozostawienia swojego adresu e-mail w formularzu poniżej, aby uzyskać w pierwszej kolejności informację o starcie zapisów. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.